tylko wstawia swojego Jokera, bo no tak, w zeszłym roku był uważany za Jokera Jack Holder i zobaczymy, jak on się spisze, bo ten początek sezonu taki... Fudinowem, czyli najlepszy rider na motoarenie spośród tych wszystkich, którzy tutaj byli za wspomnianym wcześniej Emilem Sajfudinowem, a teraz z przodu jest właśnie Janusz Kołodziej. Zanim Chris Holder na wyjazdach, Chris Holder na motoarenie, to jest zupełnie inny Holder. Chris na 15 zwycięstw w poprzednim sezonie, 12 odniesionych właśnie tutaj na motoarenie. Teraz Jack Holder próbuje jeszcze tam naciskać Brady'ego Kearnsa i czy to się uda, czy nie. Czy uda się, to jest walka o jeden punkt. Nie. Nie udało się. Udało się za to wygrać to bez żadnych problemów Januszowi Kołodziejowi. Drugi Chris Holder, trzeci Brady. Zwycięstw Janusza Kołodzieja. Jedno tylko Nilsa Christiana Iversena. Jak będzie teraz poszli Nils Christian Iversen? Jeszcze jedzie z przodu, ale to chyba tylko będzie moment, bo Janusz Kołodziej już na drugim wirażu jest z przodu. Nie powiem daleko, co do tego przekonany. Janusz Kołodziej męczył się, ale dopiero w swoich ostatnich startach w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi. Czy zmieniał silniki? Nie wiem. A ma pełny wybór, bo chyba ma każdego tunera w swoim garażu. No może nie osobiście, ale jeżeli chodzi o silniki przygotowywane przez tych panów, to tak. Janusz Kołodziej, potężna przewaga nad Nilsem Christianem Iversenem. I cóż, i tak to się kończy. Five is here then, it's Emil Sajfudin off the Russian going off the inside gate here. Then it's Janusz Kołodziej from Poland going off gate number two in blue. Maciej Zega, the individual world championship. Here we go with heat number five, and it's a great start from Kołodziej in blue. The pole is away and off and running here. Robert Lambert comes around the outside run and holds second spot right now. Chasing hard after Kołodziej, it's Sajfudin off third in red. Watch out for Zegar in white though, he's not done yet. Zegar's going to try the outside run, but Janusz Kołodziej has got the advantage right now. Lambert holding second. Super start from Kołodziej. Terrific out of gate two, super first corner from Lambert as well. Don't look back, mate, just keep going forward. As they're coming chasing you down, that's for sure. This GP racing. Zegar in the third, disappointing for Sajfudinov. Trading again at the back, that'll be two pointless rides from the Russian. But Janusz Kołodziej, who's nailed the score in his first ride, quite clearly has made a few tweaks to that bike because he is flying in front. We're going to have another Polish winner. Yep, it's going to be Janusz Kołodziej, the pole. That's four Polish winners in five outings right now. The home fans cannot believe what they're seeing. They are jubilant. Was threatening to get the better of him, but it's gone. Nie stał Artiom Laguta, Fredrik Lindgren a Antonio Limbeck. Určitě Antonio překvapil právě v tom tréninku, kde byl úplně nejrychlejší a byl v několika těch měřených trénincích. Vlastně vládnul a zvládnul i tu kvalifikační hlavní jízdu a tady se mu ale start vůbec nepovedl. Přece jenom na úvod závodu byla ta čtvrtá pozice dál. Tady ukázal v této druhé jízdě, že je nejrychlejší. Relativně blízko za ním jezdil Fredrik Lindgren a odehrával se tam velký souboj o třetí příčku mezi Lindbeckem a Lagutou. Lindbeck jako vítěz kvalifikace na Pražskou Grand Prix udržel třetí místo, vybojoval jeden bod. Tři body bral Janusz Kołodziej. Dva body za druhé místo Fredrik Lindgren, no a ten jeden bod, jak už jsme si řekli. Že, za prvý tam pod něj přijížděl, do té rovince bývá většinou hodně ošklivý a hodně nepříjemný. Teď už se díváme na druhé semifinále, do kterého nejlépe odstartoval Patrik Dudek. Zvenku se přes něj protáhl Janusz Kołodziej a podívejme se na Emila Sajfudinova, který jde na druhou příčku. Emil Sajfudinov nechává za svými zády Patrika Dudka a je zatím v těchto chvílích na druhé místě za Janušem Kołodziejem. Patrik Dudek se snažil nacpat co nejspadlý řetěz. No a Emil Sajfudinov tak v nájezdu do posledního kola přišel o postupovou pozici. O tu postupovou pozici se ještě pere Fredrik Lindgren s Patrikem Dudkem. Janusz Kołodziej je zatím suverénně v čele, postupuje a společně s ním postupuje Patrik Dudek. Mimo postupové pozice zůstává Fredrik Lindgren, no a vítězů. Pavle, kdybychom ten závod měli zhodnotit z pohledu vašeho, tedy z pohledu organizátorského, sportovní část už jsme probrali. Byli jste spokojeni s návštěvou diváckou? Tak obrovský štěstí, stálo při nás počasí, vydrželo to až do konce, vodili jsme to všech 23 jízd.
Měli jsme kliku na to, že vyprodaný stadion vlastně i s přistavením nějakých nových tribun, takže fantastický a děkuju všem divákům, kteří se toho zúčastnili. Já jim děkuju nejen, že se zúčastnili závodu v Praze na Markétě. Now Dudek at the inside, but Kouadze comes through. Dudek second, here comes Madsen now. Madsen in third spot. Doyle is the man at the back who's trying the outside run now. Kouadze has the lead. Madsen up the inside for second. Madsen now chasing hard after Kouadze. This race isn't done yet, Kel. Kouadze out in front, but Madsen's got an answer. He's going to get up the inside here. He's got some so much speed coming off the turns. Kouadze just about hangs on there. Dudek out the back. Gate 4 didn't work for Doyle. Madsen again pushing so hard in second place. Great start from Kouadze. Can he hang on? Because Madsen has got so much speed. Really is going to wind it on. Kouadze's there, but Madsen's coming, Nigel. Really coming on strong. Yep, Jonas Kouadze is under a bit of pressure. Madsen hanging on in there, trying to have a go, but it looks as though Kouadze is going to do it. And it looks as though the world championship will be level at the top. Jonas Kouadze of Poland does it. Leon Madsen second, Patrick Dudek third, Jason Doyle at the back. The crowd erupts here in Prague. It is Patrick Dudek 40. I dobrze, Piotr Pawlicki, nie najgorzej Bartosz Twardzik, bo to on teraz przegra wężniku, ale uwaga, bo Janusz Kołodziej po zewnętrznej, Kołodziej, ależ on jest rozpędzony, ale wjeżdża tam Medzik, ciasno się zrobiło, Kołodziej przed Twardzikiem i Janowskim, czwarty jedzie Piotr Pawlicki, broniący tytułu, będzie mu ciężko, a z przodu chciałby sobie przypomnieć i jedzie po czwarty tytuł, na razie jedzie po ten czwarty tytuł, Janusz Kołodziej, bo jeszcze Bartosz Twardzik nie powiedział ostatniego słowa. On jedzie na drugiej pozycji, a za nim jest trzeci Maciej Janowski. No i czyżby Piotr Pawlicki miał namaścić swojego kolegę z drużyny, bo przecież szykuje nam się kolejny reprezentant Unii Leszno, który właśnie tutaj w Lesznie sięgnie po tytuł. Ale zobaczmy, jeszcze poczekajmy do końca. Nie ferujmy jeszcze wyroków, chociaż ta przewaga Janusza Kołodzieja jest duża. On jedzie przed Smarznikiem Janowskim, czwarty Pawlicki. I proszę Państwa, mistrzem Polski 2019 jest Janusz Kołodziej, Fogo Unia Leszno, wicemistrzem Polski po raz... Trzecie pole startowe, Bartosz, Zmarzlik i na czwodziej. Kto najlepiej? Znowu na drugim polu problemy. Co zrobi Zmarzlik? Co zrobi Kołodziej? Zmarzlik wjeżdża śmiało przed Kołodzieja i to jest prędkość, która potencjalnie daje mu wyjście na pierwsze miejsce. Świetnie także szeroko Kołodziej, Frick zamknięty w kredzie. Zmarzlik, Kołodziej, będą dwaj Polacy na czele, ale świetnie jedzie także Janusz. Teraz zmienia tor i wjeżdża przed przednie koło Bartosza Zmarzlika. Zmarzlik to wie, że go wyniesie, wjeżdża teraz przed Kołodziej, ale Kołodziej stara się zripostować jak najszybciej. Artem Łaguta patrzy na ten pojedynek Polaków i mówi, co oni wyprawiają. Frick, reprezentant miejscowej Zmarzlik, zostaje na czwartym miejscu.
ależ to jest turniej! Kołodziej wychodzi przed Zmarzlika. Zmarzlik nie odpuści na pewno. Pięknie, za ta walka o trzy punkty w tym wyścigu rozgrywa się między dwoma reprezentantami naszego kraju. Kołodziej na prowadzeniu zaczyna ostatnie okrążenie. Zmarzlik być może będzie musiał jeszcze na trójkę poczekać. Łakuta coraz bliżej, ale Zmarzlik jeszcze nie puszcza tego wyścigu. Ostatni łuk, co zrobi Bartosz Zmarzlik za koło Janusza Kołodzieja? To się nie uda. Kołodziej 3, Zmarzlik 2. Komplet Polaków, Łakuta 1. Bez punktu zawodnik miejscowej Sparty Max Frick. Takiego rozpoczęcia turnieju. Wszystkiego jak najlepsze rozstawienie w półfinał. Janusz Kołodziej na trzecim, Maciej Janowski, Antonio Lindbeck, tor czwarty, przedostatni wyścig fazy zasadniczej. Nieźle z trzeciego Magic, ale trzecie dzisiaj jest przechlapane. Co zrobi Maciej Janowski? Kołodziej już objeżdża Fredrika Lindgrena. Nie, Lindgren, więc trzeba pikować. No to pikujemy, a Janusz Kołodziej potrafi to robić. Maciej Janowski widzi, co jest grane i także przy krawężniku wjeżdża na razie na drugie miejsce, ale Lindbeck jedzie szeroko, bardzo szybko. Lindgren jest swojny, natomiast Maciej Janowski tę dwójkę wyszarpał. Dwóch Polaków z przodu, dwóch Szwedów z tyłu. Pięknie. Po raz kolejny Janusz Kołodziej pokazał, jak się powinno jeździć poprawnie. Jesznia właśnie we Wrocławiu. W walce o dwie przepustki do wielkiego finału poszli. Zostaje Lindbeck, Janusz Kołodziej pierwszy. Dobrze także Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski zakłada Lindbecka i trzech biało-czerwonych o dwa wolne miejsca. Maciej pikuje w krawężnik, odpiera ten atak Janusz Kołodziej i wyrzucony na zewnętrzną rzuca się jeszcze w pościg za Bartoszem Zmarznikiem, ale Zmarznik pisze tutaj swój wiersz. Kołodziej jest drugi, Maciej Janowski przy krawężniku przed Janusza Kołodzieja. Musiał lekko ująć się nogę, zmienić swoją pozycję na motocyklu Janusz Kołodziej, ale kto tak jak on potrafi to robić? Teraz on z kolei rzuca się w pościg za Maciejem Janowskim. Większość trybun oczywiście za Magiciem, ale to Janusz Kołodziej jest specjalistą od tego typu akcji. Bartosz Zmarzlik raczej spokojny z przodu, on będzie w wielkim finale. Kołodziej przed Janowskim, Janowski przed Kołodziejem, Kołodziej przed Janowskim, Janowski za Kołodziejem, nie, ależ wejście o wielki finał, o wszystkim zdecyduje ostatni łuk. Kołodziej, Magic, nie, Kołodziej ze Zmarzlikiem. Maciej Janowski zostaje na trzecim miejscu, nie liczył się. W ostatnich dniach Jarosław Hampel miał okazję do rywalizowania z tym duetem. Trzy przewagę, kto najszybciej, Hampel i Kołodziej już ustawieni na 5-1 na wyjściu. Fred Lindgren spróbuje między nich jak Joe Screen kiedyś dawno temu. Poszedł Lindgren, poszedł też Miedziak przy kredzie. Ograli Jarka Hampela, bardzo szybko wyrzucili teraz. Ale poszedł, jeszcze zamknął bramę na wjeździe w pierwszy łuk Janusz Kołodziej. Trzeci cały czas Hampel, czwarty Miedziński. W tej chwili 4-2 dla Leszna, ale Freddy znowu na drugim łuku będzie szukał jakiejś akcji zaczepnej. Teraz jakby linią Janusza Kołodzieja przejechał ostatnie okrążenie rozpoczęte. Jeżeli tak to się skończy, to po trzech wyścigach będzie remis, ale Miedziak jeszcze szaleje, jeszcze nim miota, jeszcze szuka prędkości. Janusz Kołodziej na czele, Freddy nie da rady, Kołodziej za 3, Freddy Lindgren 2, Jarek Hampel 1, bez punktu Adrian Miedziński, 4-2 dla Leszna. No, wrocławski i Frick. Znowu drugi, ale teraz już lepiej od drugiego Hampel, z tyle, że Frick urwał się z czwartego i znowu na remis układa się sytuacja. Max Frick na prowadzeniu, za nim Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej szeroko, zastawiona ściana płaczu przed Wacławem Milikiem, a Kołodziej z Jarosławem Hampelem szukają sposobu na Maxa Frick. Wydaje się, że bliżej odnalezienia go Janusz Kołodziej, bo teraz być może będzie już kredował pika Kołodzieja. Wykorzystał minimalne zawahanie Maxa Frick na wyjściu z tego łuku i już Janusz Kołodziej jest na prowadzeniu. Frick drugi, chałupkiej prędkości, Kołodziej spokojny na prowadzeniu, ostatni łuk, Frick się obronił, Hampel trzeci, jest pierwszy mini break na prowadzeniu dwupunktowym, goście z Leszna. A Januszowi Kołodziejowi nie przeszkadza, czy jest twardo, czy jest przyczep. Możesz jechać w szprycy, ale wystartuj na nim, dostanie jakąś dziurę, podniesie cię, przestawi na torze. Zacjanowski, Hampel, Liszka, Kołodziej,
kluczowy będzie ten wjazd, pierwszy łuk, tam się czai w kredzie Liszka, ale Kołodziej robi dzisiaj co chce, przynajmniej na razie. Janusz Kołodziej, ale czy będzie w stanie zostać przy tym krawężniku, bo to jest zdecydowanie patent na dzisiejsze spotkanie. Janusz Wanga prosto w nos Jarosława Hampela jest w bardzo trudnej sytuacji, próbuje teraz zjechać bliżej krawężnika, sprawa pierwszego miejsca już przesądzona i obroni się chyba także Liszka, a zatem 3-3 zwycięża Janusz Kołodziej przed Maciejem Janowskim, Przemkiem Liszką i Jarosławem Hampelem. Trzeci remis w tym z domowego meczu. No ale mamy Janka Kołodzieja. I co, taśma poszła w górę. Freak fenomenalnie zostaje Maciej Janowski. Co zrobi Magic? Ale jak jedzie po swojemu Janusz Kołodziej. To jest coś niebywałego. Janusz Kołodziej pierwszy w drugim łuku. Freak jest za nim. Janowski walczy. Genialny. W takiej chwili, kiedy trzeba pokazać moc, potencjał. Unia jest bezlitosna znowu. 5-1. Jednak to goście wygrywają i to 4 punktami. Janusz Kołodziej show, Emil Sajfudinow fantastycznie. 5-1 wygrywają Byki, ostatni wyjście. Fantastycznie powiedział wczoraj przy okazji wyboru pól Dominik w kasku żółtym. Jakiś dym z motocykla Lamberta, co się wydarzy? Zmarznik będzie musiał się wciskać, wdzierać i walczyć z Jasonem Doyle'em. Janusz Kołodziej jest na prowadzeniu. Za nim w pościgu Jason Doyle, Zmarznik przy krawężniku. Na razie na trzeciej pozycji, a z tyłu jest jeszcze Robert Lambert. Pierwszy, niezaledwie 3 punkty. Teraz w końcu po tej serii 25 startów bez trójki może to przełamać. Drugi będzie Jason Doyle. Na trzeciej pozycji skończy Bartosz Zmarzlik i będziemy mieli tutaj wojnę o tytuł mistrza świata. Janusz Kołodziej wygrywa, za nim 3 punktu Robert Lambert. Chcieliśmy mieć bitwę, to mamy wojnę. To mamy wojnę. Hat-trick zdobędą, o którym już tu Państwu wspominaliśmy. Musieli czekać na zwolnienie maszyny startowej. No i co się wydarzy? Wydarzy się znowu Janusz Kołodziej, dla którego jest to 6 wyścig finałowy i po raz 6 jedzie na prowadzeniu. Kołodziej pierwszy, za nim Max Frick. Nic w tym meczu. Kołodziej wygrywa, za nim Frick. Trzeci Milik i walczący do końca, ale jednak przegrywający rywalizację z Czechem Jarosław Hampel. 3-3. Jarek Hampel, który pojawił się na próbie toru właśnie z Januszem Kołodziejem. 5, a w lidze w ostatnich 26 startach rywalizacja. Bell. Dobrze łowi ten, oj, łokcie Kołodzieja, przez to wyrzucony bardzo szeroko. Jakoś z tego wyszedł Hampel, który ściga prowadzącego Czugunowa. Fantastyczny wyścig. Jedzie Rosjanie szeroko, ale to jest inny Hampel. Czugunow jednak wciąż pierwszy. Janusz Kołodziej znalazł się z przodu, bo znaleźć się musiał. Ale czy wyjdzie na pierwsze miejsce? Jak on to robi? Przecież to jest niemożliwe. Po tym jednym atakiem za chwilę może otworzyć drogę także Hampelowi. Kołodziej znowu jest z przodu i mógł zaśpiewać jak w piosence. Czugunow, Czugunow cały czas drugi i z tyłu zamykający stawkę Taj Wolfinden. Janusz Kołodziej, koncertu ciąg dalszy. Drugi Czugunow, trzeci Hampel, czwarty Wolfinden. Jakie przymiotniki, jakie rzeczowniki jeszcze musimy znaleźć na Janusza Kołodzieja? Nie wiem. Po tym starcie w ogóle odszedł od nas i w ścigu 10 tego święta Hampel wystrzelił. Kołodziej też, to naturalne. Ależ jedzie z tyłu Maciej. Nie, Janusz Kołodziej to zrobi. No psuje całą nam narrację wyścigu, bo w tym momencie przy takim układzie Hampel pierwszy, Kołodziej drugi, to będziemy mieli chyba mistrza Polski, tak? Nie. I drużyny, bo jesteśmy świadkami narodzin kolejnej żużlowej dynastii. Jarosław Hampel i Janusz Kołodziej. 5-1. Unia Leszno nie jest mistrzem, zostaje mistrzem nadal. Wielki dzień, wielki wyścig. Gratulacje, stało się. Skąd tu leci szampan z góry? Myślałem, że deszcz nie ma chmury, a to już szampany, proszę Państwa, zostały otworzone już. Kibice na niektórych sektorach kąpią się w smaku.